Tylko RDN Małopolska. Naszym gościem jest Grzegorz Wawryka, burmistrz Brzeska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy Radia RDN Małopolska. Reforma oświaty, zmiany w szkołach to jeden z ważniejszych tematów podczas ostatniej sesji. Władze Brzeska, także radni, ugięli się po protestach rodziców. Zdecydowali, że każda szkoła podstawowa w gminie będzie ośmioklasowa. Jakie są te ostateczne rozwiązania? Najpierw zacznijmy może od samego Brzeska. Myślę, że wybraliśmy takie kompromisowe rozwiązanie, które po dyskusji było możliwe do przyjęcia. Można powiedzieć, że zrobiliśmy pewien ukłon w stosunku do rodziców niektórych miejscowości. Jeśli chodzi o Brzesko, to szkoła numer 1, gimnazjum, będzie przekształcone w szkołę podstawową numer 1, natomiast gimnazjum numer 2 będzie włączone w szkołę podstawową numer 2. Jeśli chodzi o tereny wiejskie, to rzeczywiście... W Sterkowiec, Jadowniki, tak, tam były kontrowersje. Zakładaliśmy, ponieważ jeśli chodzi o Sterkowiec, rzeczywiście jest mało dzieci. Zakładaliśmy pierwotnie, że będzie szkoła czteroklasowa, natomiast ostatecznie ta szkoła będzie ośmioklasowa. Natomiast może się tak zdarzyć, ponieważ w niektórych klasach jest mało dzieci, że będą zajęcia łączone. Natomiast jeśli chodzi o szkołę w Jadownikach, szkołę podstawową numer 1, ona będzie ośmioklasową szkołą. Pierwotne rozwiązanie było troszkę inne, ponieważ w Jadownikach mamy nowoczesne gimnazjum i planowaliśmy, aby część młodzieży była dowożona do tego nowoczesnego gimnazjum. No w tej chwili będziemy musieli jakieś inne rozwiązanie wybrać, w jaki sposób zagospodarować ten budynek, ale częściowo już się nam to udało. Dobrym przykładem było połączenie, utworzenie tam zespołu szkolno-przedszkolnego. Przeprowadziliśmy z budynku prywatnego przedszkole do szkoły numer 2 i szkołę numer 2 połączyliśmy w gimnazjum i mamy w tej chwili tam zespół szkolno-przedszkolny. Takie rozwiązania są bardziej chyba kosztowne niż ten projekt był wcześniej zakładany. Część szkół będzie stała pusta, to znaczy, że będzie na razie mało dzieci, budynki trzeba będzie utrzymać. Szkół akurat dużo pustych nie będzie, ponieważ akurat my te szkoły zagospodarowujemy. Tak naprawdę to będzie problem, w jaki sposób do końca zapełnić nowoczesne gimnazjum w Jadownikach, ale tu też różnego rodzaju pomysły mamy. Miesiąc temu podczas spotkania w audycji Słowo za Słowo mówił pan, że część nauczycieli straci pracę. Mówił pan około 30, może więcej. Dzisiaj coś więcej wiemy na ten temat? Myślę, że tak naprawdę to będziemy wiedzieli, jak reforma wejdzie w życie. Bo te zwolnienia, trzeba się liczyć z tym, że przede wszystkim w gminach ubywa jeden rocznik. Przedtem było 6 szkół podstawowych, 3 lata gimnazjum. W tej chwili mamy 8 roczników, więc jest normalną rzeczą, że tej pracy dla nauczycieli może trochę ubyć. Ile tego ostatecznie będzie, ile osób nie będzie miało pracy, to ostatecznie tak naprawdę okaże się w czasie wdrażania reformy. Ale prawdopodobnie tego tematu nie unikniemy, tym bardziej, że też mamy nicz demograficzny. Panie burmistrzu, urząd przyznał 130 tysięcy złotych na nagrody dla urzędników. Czy miasto na to stać? Pani redaktor, praktycznie w każdej gminie na koniec roku pracownicy są nagradzani. U nas to nie są jakieś dodatkowe pieniądze, tylko tak naprawdę te środki pochodzą z oszczędności, które w ciągu roku mamy. Albo ze zwolnionych etatów, albo z oszczędności chorobowych, więc nie są jakieś dodatkowe pieniądze. Nie przeznaczam na to nigdy jakichś dodatkowych pieniędzy i w porównaniu z innymi samorządami nie są to jakieś wygórowane kwoty. Czy nastąpią zmiany w wyborze sołtysów i przewodniczących rad osiedli? Do tej pory odbywały się one w salach, w szkołach, w remizach i nie wszyscy mieszkańcy na te spotkania przychodzili. Radni wnioskują, by wybory również odbywały się w trakcie innych wyborów, na przykład samorządowych. Czy pan rozważa taką możliwość? Rozważamy taką możliwość. Jeśli ordynacja takie rozwiązanie będzie dopuszczała, to taką możliwość rozważymy, bo wtedy ta frekwencja rzeczywiście byłaby większa. Natomiast wprowadzenie wyborów osobnych tylko dla sołtysów, to sądzę, że nie bardzo podniesie frekwencję. No bo jeśli na zebranie mieszkańcom się nie chce przyjść wybrać sołtysa, to też nie do końca wierzę, że akurat jeśli będą osobno zorganizowane... Może warto spróbować. Tutaj się tego nie uchylamy. Tu jak najbardziej jesteśmy za rozwiązaniem takiej możliwości. Natomiast tak naprawdę byłoby dobrym rozwiązaniem, gdyby przy innych wyborach, gdzie frekwencja jest znacznie wyższa, można było również przeprowadzić wybory sołtysów.
Mamy taką interwencję od słuchaczy. Myślę, że nie tylko mieszkańcy, tutaj jest ważny temat dla nich, ale i przyjezdnych. Płatne parkingi w Brzesku. Parkomaty jak do tej pory pojawiły się w kilku miejscach. Ponoć największy problem, jak wynika z tego telefonu od słuchacza, jest w okolicach sądu. Kiedy pojawią się parkomaty w innych miejscach? Z roku na rok coraz więcej mamy parkomatów w mieście. Dokupujemy systematycznie te parkomaty. W tym roku będą kolejne nowe parkomatry. To ile i gdzie? Tutaj bezpośrednio tym zajmuje się BOSIR, ale mamy zaplanowany zakup nowych parkomatów. Natomiast w Brzesku mamy sytuację pod względem parkingów naprawdę dobrą. Jest dużo parkingów i w zasadzie każdy, kto chce zaparkować w ciągu dnia w Brzesku, może zaparkować. Kolejne parkingi myślimy budować, a problem z tymi parkomatrami będzie rozwiązany i będą nowe. Wszystkich samorządowców w tym tygodniu pytamy w audycji o smog i także o to, jak sobie z tym problemem poradzić. Monitorując stężenie pyłu PM10, jakie ma pan wnioski? Jak jest w samym Brzesku w gminie? U nas były prowadzone badania i te badania wskazywały, że powietrze mamy stosunkowo dobre. Byliśmy w trzech gminach z najlepszym powietrzem w Małopolsce. Natomiast my te działania cały czas obserwujemy. W tej chwili chcemy na terenie gminy zamontować kilkanaście czujników w różnych miejscach, tak miasta, jak i poszczególnych miejscowości i chcemy to na bieżąco monitorować. Natomiast też wiele czynimy. No właśnie, chyba inwestycje też procentują. Dokładnie. Zakłady, które się znajdują na terenie Brzeska są zmodernizowane, a więc one nie zanieczyszczają powietrza. Nasze jednostki również nie zanieczyszczają powietrza. Jest i MPS również nie zanieczyszcza powietrza. Mamy też gminę zgazyfikowaną. Natomiast pewnie jeszcze lepiej byłoby, gdyby ten gaz był tańszy, bo wiadomo, że wielu mieszkańców, którzy nawet mają gaz w domu, często przerzucają się na ogrzewanie węglem, ponieważ ten węgiel jest tańszy. Natomiast w tej chwili również, aby te wyniki poprawić, startujemy w programie. Taki nabór zrobiliśmy na wymianę pieców, więc to też będzie działanie takie proekologiczne. Właśnie też w tym tygodniu samorządowcy mówią, jakie jest zainteresowanie mieszkańców. Ale muszę pani powiedzieć jedną rzecz, że gdy z tym programem, z tym naborem, z takimi ankietami do mieszkańców wystąpiliśmy kilka lat temu, zainteresowanie było stosunkowo niewielkie. Przy pierwszym takim rozeznaniu w ogóle nie zebraliśmy takiej grupy, gdzie można byłoby ubiegać się z takim wnioskiem o dofinansowanie. Teraz udało nam się, a teraz, gdy się mówi o tym smogu tak dużo, no to rzeczywiście pojawia się coraz więcej wniosków. W Tarnowie dużo mówi się, są spotkania organizowane przez rady osiedlowe na temat palenia od góry. Mieszkańcy u was wiedzą, jak palić właściwie, żeby było ekologicznie bardziej. No mam nadzieję, że tak. Macie takie podobne akcje edukacyjne. Z tego, co wiem, to już od dzieci. My przeprowadzamy konkursy, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Ponieważ wiemy, że trzeba uczyć już tych młodych ludzi, bo oni często, jeśli przyjdą do domu, to nawet tych rodziców uczą i mówią, jak należy się zachowywać. Skoro ekologicznie się zrobiło w naszej audycji, to warto podsumować i zapytać o efekty projektu. Taka dość długa nazwa: ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunaje, Dorzwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku. Trwało to kilka lat dzięki pieniądzom unijnym. Z czego samorząd jest najbardziej zadowolony? Ja to może tak w sposób prosty wyjaśnię. To był program związany z budową sieci kanalizacyjnej. Tą kanalizację budowali w mieście Brzesku, w miejscowości Jadowniki i Jasień. Wybudowaliśmy 30 km nowej sieci kanalizacyjnej, 5 nowych przepompowni, kilka zmodernizowanych, system monitoringu tej sieci. To były działania, które wzbogaciły o kilka czy kilkanaście procent sieć kanalizacyjną na terenie miasta. Gminę mamy w zasadzie prawie w 100% zwodociągowaną. Jeszcze jedna miejscowość, końcówka tej miejscowości w tej chwili będzie wodociągowana. Co roku budujemy dużą ilość kanalizacji i ten projekt został zakończony sukcesem, chociaż były pewne obawy, ponieważ jeśli na początku mieszkańcy zabiegali, aby taką sieć kanalizacyjną budować, to już w trakcie, gdy były potrzebne przyłączenia, a wiadomo, że fundusze otrzymujemy na podstawie założeń odpowiedniej ilości przyłączy kanalizacyjnych, to w trakcie były pewne problemy z tymi przyłączami. No właśnie, jakie przyczyny tego były?
Przyczyny, pani redaktor, są różne. Jedną z przyczyn jest to, że część mieszkańców na początku mówi, że się przyłączą, a później różnie z tym bywa. Część również mieszkańców, tak w całej Polsce, wyjechała za granicę. Tych mieszkańców jest troszkę mniej, więc tak jak powiedziałem, tu przyczyn jest wiele, więcej różnych, ale generalnie udało nam się ten projekt zakończyć sukcesem i jesteśmy z tego zadowoleni. Do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej przyłączonych zostało 3397 użytkowników. Jest efekt ekologiczny. Myślę, że tak. Skoro o ekologii mowa, to jeszcze chcę zapytać o to, jak poprawić segregację odpadów w gminie. Co trzeba jeszcze zrobić? Pani redaktor, ustawa weszła kilka lat, natomiast w naszej gminie odpady segregujemy od 17 lat, więc mieszkańców uczyliśmy przez te kilkanaście lat, w jaki sposób należy dbać o środowisko, w jaki sposób odpady należy segregować. I w momencie, gdy weszła ustawa, tak naprawdę wiele u nas się nie zmieniło. Zmienił się sposób opłaty. Przedtem mieszkańcy zawierali umowę z firmą, która odbierała śmieci, a według nowej ustawy mieszkańcy płacą gminie, a gmina wybiera tą firmę, która odbiera śmieci. Więc tylko sposób płatności się zmienił. No i tą płatnością objęci są wszyscy mieszkańcy. Natomiast tak naprawdę sama zbiórka tych odpadów stosunkowo niewiele się zmieniła. U nas ta segregacja dawniej była, ona dalej jest. No oczywiście ustawa też wprowadziła opłaty za śmieci segregowane i niesegregowane. I tak naprawdę jeśli ktoś nie segreguje, to płaci 50% u nas więcej. Sport i kultura to są ważne dziedziny dla mieszkańców. Gmina organizuje plebiscyt na sportowca, trenera drużyny oraz mecenasa sportu gminy Brzesko. Czy mieszkańcy także mają głos? Mają głos. Ja chcę powiedzieć, pani redaktor, że mamy w tej chwili wysyp znakomitych wyników sportowych na terenie naszej gminy. To jest też, zawdzięczamy to temu, że mamy wiele obiektów sportowych w gminie i na tych obiektach sportowych wyrastają nam znakomici sportowcy. No, chociażby Wojtek Wojtak, który jest brązowym medalistą Mistrzostw Świata, uczestnikiem Olimpiady w Rio de Janeiro. Mamy również znakomitych kręglarzy. Dochowaliśmy się wicemistrza Polski w boksie. Mamy innych znakomitych sportowców i to cieszy, że oni na tych naszych brzeskich obiektach osiągają te wyniki, a później idą w świat. No, uhonorowaliśmy już tych najlepszych sportowców, ale chcemy teraz zorganizować plebiscyt i myślę, że ten plebiscyt będzie cykliczny, bo tak jak powiedziałem, mamy się czym pochwalić. To proszę powiedzieć, w jaki sposób można głosować, kiedy finał? Ten finał będzie za kilka tygodni. Wszelkie informacje, w jaki sposób głosować, są zamieszczone na stronie internetowej. Zachęcam mieszkańców do uczestnictwa w głosowaniu. Tak jak powiedziałem, wszelkie informacje są w biurze promocji bądź na stronie internetowej naszej gminy. W Wiadownikach koło Brzeska już w niedzielę odbędzie się po raz drugi bieg tropem wilczym, bieg pamięci żołnierzy wyklętych. O godzinie 12 się zacznie. Chyba to nie tylko mieszkańcy Brzeska, okolic Wiadownik uczestniczą. Bo słyszałam, że rekordowe ilości ludzi biorą udział. Pani redaktor, powiem tak, to jest drugi bieg. Tutaj dziękuję sołectwu, które z taką inicjatywą wystąpiło. My ten projekt popieramy, ale generalnie bieganie na terenie gminy Brzesko cieszy się dużą popularnością. Mamy kilka biegów, biegi półmaratony, biegi na 10 kilometrów, na innych dystansach dla różnych grup wiekowych i one cieszą się dużą popularnością i takie biegi będziemy organizowali. Na jesieni był na przykład bieg Mikołaj, w zimy, to było z okazji Mikołaja, bieg mikołajkowy, również bardzo dużo osób biegło w tym biegu, również, to jest też szczytna idea, również w tym biegu na pewno będzie dużo osób biegło. Bieg w tamtym roku był bardzo profesjonalnie przygotowany. Myślę, że również w tym roku tak samo będzie i zachęcam wszystkich, aby w nim wzięli udział. Zbliża się także Święto Kobiet i macie ciekawy pomysł, by docenić panie. Pani redaktor, co roku spotykamy się z paniami, z kobietami z naszej gminy w mieście Brzesku, jak również w poszczególnych sołectwach i te spotkania cieszą się dużą popularnością. Bardzo dużo pań przychodzi na te spotkania. Mamy ciekawy program artystyczny i również staramy się uhonorować co roku w każdej miejscowości takie najbardziej zasłużone panie. No właśnie, statuetki siłaczka, tak? Właśnie o tym myślałam, mówiąc, że to ciekawy pomysł. Tak, i to często nie są takie osoby, które są najbardziej znane, ale takie, które czasem wykonują taką cichą, a taką bardzo potrzebną pracę. Tutaj zawsze, jeśli wyróżniamy te osoby, to staramy się, aby
te osoby były wyróżnione w ten sposób, że konsultujemy to z radnymi, z sołtysami, żeby wskazali takie osoby, które należy uhonorować, i te panie bardzo sobie to wyróżnienie cenią. Ile statuetek będzie w tym roku? Czy to już wiadomo, czy jeszcze wszystko się decyduje? No co roku najczęściej przyznawaliśmy w każdej miejscowości po dwie takie statuetki. Ponieważ mamy jeszcze dosłownie kilka minut czasu, to mam jeszcze jedno pytanie od słuchacza. W Brzesku brakuje mieszkań komunalnych i socjalnych. Co władze w tym temacie chcą zrobić? Pani redaktor, powiem tak, sporo sobie obiecujemy po programie 500+. Przepraszam, Mieszkanie Plus. My do tego programu przystąpiliśmy, zgłosiliśmy akces. W ubiegłym tygodniu byliśmy na takiej konferencji, która była udziałem z pani minister Emilewicz w Skawinie. Tam zasięgaliśmy języka. Nasza oferta jest złożona. Deklarujemy grunty, które gmina ma do dyspozycji. To są atrakcyjne grunty i teraz czekamy na odzew. Mam nadzieję, że ten program w Brzesku również zafunkcjonuje. Jakie są szacunki, ile takich mieszkań mogłoby powstać Myśmy na tym gruncie? Tak liczyli, że takich mieszkań w Brzesku mogłoby do 100 powstać. A jakie są potrzeby? Mówimy o potrzebach. Jak długo się czeka na takie mieszkanie w Brzesku? No to wtedy, kiedy się po prostu zwolnią mieszkania. Także tak jak w każdym mieście, kolejka na mieszkania komunalne jest. Na pewno do tego tematu będziemy wracać, a dzisiaj już bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był Grzegorz Wawryka, burmistrz Brzeska. Dziękuję i pozdrawiam słuchaczy Radia RDN Małopolska.